Siemanko, siemanko, jestem Maty, witam was w kolejnym odcinku. Nie, tym razem nie z gry, a z QA. I od razu mówię, sorry mistrzu za podpierniczenie kontentu, ale no, skoro Jonek zrobił, ty zrobiłeś, Berte zrobił, Srebrny Misiu zrobił, to nie wiem, postanowiłem zrobić i no i tak. Jest. Nie, czekaj, nie to. Dobra, bez przedłużania zacznijmy, bo tego jest trochę dużo. Okej, co sądzisz o Berte Gonwo? Pierwsze, to nie jest gówno, tak zwana, tylko to jest człowiek, więc może cię wkurzę, bo faktycznie to wiem. Bo chodzimy razem do klasy, gdyby ktoś nie wiedział, ale mówię to prawie na każdym odcinku z nim, więc... Nie no, jest nawet... Czasami jest git, czasami nie. Srebrny z dzisiaj jest git, tak samo jak Berty 100. Czas zależy od jego humoru głównie. Czasami dobry, czasami zły. Dzisiaj jest piątek, jak to nagrałam i to na pewno wrzucę, bo ja zawsze montuję na ten dzień, żeby nie było, że nie robię odcinków. Czy zrobisz content islandzki? Drogi kolego, już sam widziałeś na kanale, że było 3 lub 2 odcinki. Zweryfikuję to. Boże. Island. Super. Nie, chwila nie. 1, 2. Więc no już się pojawi. Jeśli z tobą, to może to zrobię. Ronaldo or Messi. Pierwsze, jesteśmy w Polsce, więc nie używaj skrótu OR, tylko czy Ronaldo, czy Messi. Ale nie interesuje się głównie tak piłka. Nie ma, dobra, nie. Piłkarzami się trochę interesuje. Cofam to co powiedziałem. No to... Ronaldo ma dobre serce. Messi mnie ostatnio mega, ale to mega wkurza. Każdy ma super karierę ze sobą. Nie, no dobra, ze sobą. Nadal trwa, niedługo odejdą obydwoje. Ale chyba Ronaldo. Berte czysto. Najlepiej złączenie. Jaki jest złączony? Admir czy Chaken? Tak. No to tak, Chaken. Czekana oglądam od 2021, miał 40 000 sub, chyba wtedy miał. Nie wiem, ale od 2021, tak w styczniu zacząłem go oglądać, czyli można powiedzieć, że 2020. Od Miros 2017, jak nagrywał, zaczął nagrywać tego, jak zaczął nagrywać Robloxa. Nie, no wcześniej, bo on miał długą karierę, w sumie Gilad, Tadesiek. No ostatnio tak, nie no, czekam w serduszku od zawsze, więc czekam. Znawczy fazmofobia. Nie wiem, czy dobrze. Okej, zweryfikuję to, bo ja wiem, jakie jest prawidłowo. Proszę bardzo, fazmofobia. Adam. On nie zna gry. Pewnie dużo osób nie zna. Dlatego, żebyście nie musieli sobie w Google wpisywać, to od razu mówię, że fazmofobia jest to gra o ducha, gdzie trzeba złapać ducha, po prostu złapać. No, odkryć, jakim jest duchem i porobić tam misje dodatkowe. Ogólnie FNAF ostatnio w ogóle mi nie pasi, nie wiem czemu. Fazmofobia jest coraz gorsza. Coraz gorsza od update'u z nowymi duchami, w sensie nowymi duchami i staminą, z nowymi mapami halloweenowych, no i takie tam. Dorsz czy Barnstars? Okej, obydwu gier nie lubię z Robloxa, ale szczerze, bardziej, jakbym miał już coś wybrać, to bym wybrał Dorsy. I przepraszam za chrypę, jeśli mam. Bo ja nie słyszę, bo jestem głuchy. Nie no, po prostu nie słyszę. Czy lubisz ryby? Rybcie są spokcie.
Spokcio. No, rybci są super. Czy lubisz niedźwiedzie? Niedźwiedzie są nawet git. Ty też. Klik, klik, klik. Wolisz konia czy żółwia? Wolisz żółwia. Dobra, nie pytajcie. To była dawka cringe'u. Przejdźmy do następnego. Lubisz nauczyciela od religii? O Boże. Ty wiesz, ty po prostu chcesz, żeby się tym podzielił. Okropieństwo, dosłownie niedorzeczne, nienawidzę. Lewy czy szczęsny? Lewandowski. Ostatnio coraz gorzej, no wiadomo, traci formę. Szczęsny? Jeszcze bardziej traci formę. Polska reprezentacja to jest drewno, więc chyba bardziej lewy. Bo miał lepszą karierę. Nadal ma. Plastyka czy technika? Szczerze? Plastyka jest okej, bo się odstresowuje, ale czasami nie. Technika dosłownie mnie nudzi, więc wolę plastykę. Numer 338. O Boże. No okej, gdyby ktoś nie wiedział, a każdy nie wie, bo nigdy tego nie mówiłem. Jestem trzeci na liście obecności. A 8 to jest moja ulubiona liczba. I przez to, że jest ulubiona, to wybieram 8. Piłka nożna czy bieg na 60 metrów? 60 metrów my mamy jeszcze w tej klasie? Chyba nie, bo jest teraz na 100. Minimalnie. A 60 metrów było ogólnie mega spoko. Ale piłka nożna nie interesuje się aż tak bardzo. Dlatego chyba bieg na 60 metrów. YouTube czy TikTok? O Boże, to ścierstwo TikTok? Wiadomo, że YouTube. Kujon czy gangster? Rozumiem to, jakby, że kim wolę być. Więc chyba jak wolałbym być kujonem niż gangsterem. I tak mam dobre oceny. I no nie mówią na mnie kujon, ale szczególnie z chemii mam dobre. Widzisz mnie? Nie, nie widzę cię, wcale ci serca. Usuń serce, nie żartuję. Okej. Czas na mistrza. Czyli tego, którego podpierniczyłem content. Kiedy będziesz częściej nagrywał? Dobre pytanie. Ej, bez kitu. Jak będą ferie, zaczną się, bo tak naprawdę teraz mi się nie chce. Dobra, nie chcę, nie na obowiązki. A mam trochę czasu, ale po prostu, no czasami będę wrzucał tak co 7 dni jeden film albo dwa. Okej. Perte 100 czy Jonek? Lubię takie pytania, ale akurat w tym momencie. Perte 100 bez psychol. Nie no dobra, przepraszam, ale to jest psychol. No trochę. Czy Jonek? Jonek jest okej, ale od dawna nie mam z nim w ogóle kontaktu. W sensie nie piszę z nim na YouTube, więc chyba Perto. Girl Shores czy Gtrl Animatoind? Girl Shores. Fredki czy ja? Ja pierniczoną. Kurde, jesteś człowiekiem, jesteś fajny, jesteś super i takie tam. Ale frytki to moje ulubione danie. Ale dobra, walić to oczywiście, że ty. Ejdy czy Shots? Ejdy? Ostatnio nie nagrywam w ogóle Ejdy, bo nie potrafię. Aha. Zapomniałem wyciszyć, przepraszam. Czy Shots? Wolę Shots. O, zaczyna się. Kto zniszczył wreszcie ten dom? Jakby ktoś nie wiedział, Pertest to ma serwer szkolny, że tak mogę to nazwać. I ja jedyny, nie no dobra, nie jedyny, trzy osoby wiedzą, kto zniszczył jego domek. Dlatego tak, powiem ci po prostu z serca. Zniszczył to człowiek. O imieniu jakimś. Ale głównie człowiek. Lubisz placki? Lubię placki. Ja czy srebrny Zdzisiu? Nie no, gorszego pytania nie mogłem usłyszeć. Nie. Mam sobie ptasie mleczko, możecie rzeczywiście mi smacznego, chociaż do tego momentu nie będę oglądał.
O Boże. Warto stan. Psychol. Nie no, kurde. Z dzisiu. Obydwoje was lubię. Mistrz czy Janek? No, tak jak mówiłem, z Jankiem nie mam kontaktu, mistrz. Obroszczę dywan. Dywan. Lubisz mnie? No? O Boże. Czy będziesz grał na mnie serwie? MC, Minecraft. Starty, jeśli wszystko pójdzie ok, to najbliższa sobota. Ja to 2 dni napisał, a jutro jest sobota. I to nagrywam i wrzucę. Dlatego... Nie wiem, nie wiem, jeszcze nie. Nie ma to jak podpierniczanie, prawda? Uwaga, ostatnie pytanie. Jak reagujesz na złą cenę w szkole? Ty dobrze wiesz! Po prostu źle. No to było QA. I ja. No i pan.